Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego warto stosować sok z malin. Sok z malin to oczywiście, po pierwsze, oczywiście doskonały smak, który możemy wykorzystywać w wielu rzeczach. To nie tylko rozcieńczanie soku, to też możliwość dodawania go do lodów, do kaszy manny i do miliona innych rzeczy. Ale to, co ważne, przynajmniej w tym materiale, to oczywiście to, że sok z malin to coś, co w doskonały sposób wpływa na nasze ciało, na naszą kondycję i w razie czego, na przykład gdy nas coś łapie, potrafi nam w bardzo fajny pomóc. Więc zapraszam na materiał. Sok z malin to oczywiście coś, czego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Przepis na to, jak go przyszykować, jest i na tym kanale, i na wielu innych. Możemy go też kupić gotowego, chociaż jeśli mamy możliwość, jeśli mamy pewne źródło malin, no to warto go zrobić samemu. Ale dlaczego warto go stosować? No i poza tym, że jest smaczny, że możemy go dodawać do różnych napoi, możemy go rozcieńczać, możemy go pić takiego gęstego, możemy go dodawać do szejków, lodów i do miliona innych rzeczy. Maliny są nie tylko pozytywnie wpływającym czymś na nas, ale też są też smaczne. Tylko że dzisiaj mówimy właśnie o tym pozytywnym wpływie na nas. I po pierwsze, jak chyba wszyscy wiemy, tym bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o zastosowanie malin, o to, że te maliny są dla nas czymś pozytywnym, jest to, jak wpływają na nas, gdy na przykład łapie nas przeziębienie, gdy mamy problemy z gardłem, gdy mamy problemy z odpornością. Ponieważ gdy spojrzymy na sok z malin, to dzięki tym składnikom odżywczym i tym mikroelementom, substancjom, które w nich się znajdują, w bardzo pozytywny sposób wpływają one na poprawę naszego stanu. Rozgrzewa nas, działa na potnie, oraz ma działanie bakteriobójcze. Zapraszam Was też do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania na inne materiały, na inne kanały. Linki są w opisie. Tematyka inna, ale może komuś się coś spodoba. Jeśli możecie, pokażcie znajomym, polećcie, czy to kanał, czy to ten materiał. Zapraszam też oczywiście na inne materiały. Nie mogę, nie wiem jak kręcić, ale jestem wakacyjny i to jest jedyne miejsce, gdzie mogę kręcić w świętym spokoju. No ale wiecie, co możecie zrobić, żeby ten kanał dalej się rozwijał. I jeśli chodzi o maliny, pamiętajcie, że sok z malin to tylko jeden z tych elementów, rzeczy, jakie możemy z nich zrobić. Pamiętajmy, że możemy owoce też przechowywać w różny sposób, że możemy wykorzystywać liście malin i wiele innych elementów tych roślin. I jest to bardzo coś fajnego i warto to robić. Zapraszam na lepszy mikrofon. To wszystko powoduje, że gdy zaczyna nas coś brać, coś nas złapać, to wtedy taki sok z malin może być bardzo szybkim, prostym rozwiązaniem, żeby się na to przygotować i sobie w jakiś sposób pomóc. Szczególnie fajnie wpływa to oczywiście na nasze gardło, na to, że to gardło po prostu nas nie boli, że ten problem z tym gardłem szybciej przechodzi. Dodatkowo oczywiście sok z malin ma bardzo fajne działanie, kiedy zaczyna nam się zwiększać temperatura, kiedy te reakcje obronne się włączają i ten sok z malin może wówczas również pomóc. Pamiętajmy tylko o bardzo ważnej rzeczy. O tym, że gdy czujemy, że zaczyna nas coś łapać i staje się to czymś poważniejszym, idziemy do specjalisty. Ale o tym chyba Wam nie muszę jako moim widzom tłumaczyć. Dodatkowo dzięki tym wszystkim substancjom, witaminom, które znajdują się w soku z malin, czyli na przykład witamina C, E, witaminy z grupy B, B1, B2, B6, B3, ale też wielu innym substancjom, takim jak garbniki, pektyny, luteina, to sok z malin i ogólnie maliny potrafią wzmocnić nasz organizm, potrafią wzmocnić naszą odporność. Właśnie dzięki tym witaminom, których nasz organizm po prostu potrzebuje, żeby mógł sprawnie funkcjonować, ale żeby też ten nasz układ odpornościowy sprawnie funkcjonował, to te witaminy znajdują się też w soku z malin. I picie tego soku z malin zwiększa ilość tych witamin. Niekiedy, gdy tych witamin dostarczamy zbyt mało, pozwala to dostarczyć ich odpowiednią ilość, a przez to pozwala również działać temu naszemu organizmowi tak jak trzeba i wzmacnia układ odpornościowy, to jak on działa. Kolejnymi rzeczami, które w pozytywny sposób wpływają na nas, poza na przykład tą witaminą C, poza innymi witaminami oraz
składnikami mineralnymi, które wpływają w pozytywny sposób na nasz układ odpornościowy, jest wpływ soku z malin na problemy z naszym układem pokarmowym. Tutaj jednak to działanie antybakteryjne potrafi spowodować, że to, co się dzieje w naszym układzie pokarmowym, te negatywne rzeczy, które dzieją się w naszym układzie pokarmowym, to jednak jest to zahamowane czy też ograniczone. Więc w przypadku problemów z układem pokarmowym również sok z malin może być czymś bardzo pozytywnie wpływającym na poradzenie sobie z tym problemem. Oczywiście dodatkowo zawarte w soku z malin na przykład beta-karoteny czy też biotyna mogą w pozytywny sposób wpływać na naszą skórę, na nasze paznokcie, dostarczając tych wszystkich potrzebnych składników, substancji, no żeby mogły one w normalny sposób funkcjonować. Niektórzy wskazują również na to, że dzięki zawartej w soku z malin luteinie może ona wpływać w pozytywny sposób na nasz wzrok. Inni też, tutaj dużo mówię o innych, ale pamiętajmy, że są to rzeczy, o których możecie dowiadywać się od wielu osób, więc warto porównywać. I jeśli chodzi o sok z malin, niektórzy wskazują, że on też pomaga na przykład w procesach odchudzania. Ja tu jestem dosyć sceptyczny, zwłaszcza, że jednak to jak robimy ten sok z malin, czyli najczęściej dodajemy dosyć sporo cukru, co by tu nie mówić, to ten wpływ na te procesy odchudzania to są nie zawsze takie, jakie byśmy chcieli. Więc to pozostawię oczywiście dla Waszej decyzji, czy to jest prawda, czy raczej nie. I tutaj może na koniec przejdziemy do tego, że właściwie nie ma przeciwwskazań, chociaż pamiętajmy, nigdy nie przesadzamy z ilością, nie tylko ze względu na to, że często jest to sok po prostu robiony na cukrze, ale też gdy pojawią się jakieś nieprawidłowości, na przykład na naszej skórze, to też musimy na to uważać. O tym należy jak najbardziej pamiętać. Jeśli chodzi o użycie, to tak jak mówiłem, po rozcieńczeniu tak jest najlepiej, czy to dodać do jakiegoś innego napoju, czy to będzie herbata, czy też jakiś inny napój, ponieważ do innych napoi też się dodaje soku z malin, czy to będzie polanie na lody, czy to będzie dodatek do kaszy manny. Tutaj też jest to świetna sprawa, czy też do miliona innych rzeczy, to ten sok z malin jak najbardziej jest fajnym wyborem. Pamiętajmy tylko o kaloriach, o węglowodanach, żeby też z tym nie przesadzić. I wtedy będziemy mogli się cieszyć i smakiem soku z malin, czy też samymi malinami, ale też tymi właściwościami, które posiadają. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.